Rekordowy wzrost liczby zakażonych u sąsiada Polski koronawirus na Ukrainie. Rekordowy dobowy bilans zakażeń koronawirusem. Na Ukrainie potwierdzono 2836 zakażenia koronawirusem, 50 chorych na COVID-19 zmarło, a 1036 wyzdrowiało, przekazał w sobotę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwięcej infekcji wykrytych w ciągu doby od początku pandemii. Dzień wcześniej informowano o 2723 infekcjach i był to również najwyższy dobowy bilans zakażeń. W piątek przeprowadzono na Ukrainie ok. 47 tysięcy testów na obecność koronawirusa w organizmie, a najwięcej infekcji wykryto w obwodzie charkowskim 380 i w Kijowie 315. W siłach zbrojnych Ukrainy na COVID-19 choruje 618 osób, 50 zakażeń wykryto poprzedniego dnia, informuje w sobotę dowództwo sił medycznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Łącznie na Ukrainie zakażeni koronawirusem potwierdzono 133 787 osób, zmarło od początku pandemii 2811 chorych na COVID-19, a wyzdrowiało 61 649 pacjentów. W kraju jest 69 327 aktywnych przypadków. Do 31 października potrwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców.